Dzień dobry widzowie, w dzisiejszym odcinku na poboczu nowe Alfa Romeo GTA, Bugatti Galibier oraz elektryczny samochód na energię słoneczną. Zaczynamy! Chiński startup Neuron EV, zapowiadający produkcję elektrycznych samochodów na dużą skalę, ujawnił ostatnio nowy model o nazwie Vega. To skrót od Versatile Electric Grand Automobile. To naturalnie również samochód o elektrycznym napędzie z nadwoziem crossovera. Do tej pory firma prezentowała jedynie pojazdy użytkowe, takie jak pick-upy czy vany. Vega ma zostać zbudowana na tej samej modularnej platformie, co w kiedyś pokazywanym nietypowym T1. Crossover będzie w ten sposób łączyć wygodę z trwałością i bezawaryjnością półciężarówki. Auto ma należeć do segmentu samochodów klasy średniej. Mierzyć będzie prawie 5 metrów długości oraz prawie 2 metry szerokości. Wymiarami przypominać będzie Volkswagena Touarega. Wewnątrz znajdą się miejsca dla 5 pasażerów oraz dużo przestrzeni nad głowami, na nogi oraz na bagaże. Do targów w Genewie pozostało niewiele ponad miesiąc, a już kilku producentów ogłosiło, że nie wezmą w tegorocznej edycji udziału. Na liście wcześniej pojawiło się Lamborghini, a teraz dołączyli do niego jeszcze Peugeot i Opel. Obie firmy zamiast tego postanowiły wziąć udział w salonie motoryzacyjnym w Brukseli i skoncentrować się na innych, mniej kosztownych wydarzeniach. Koncern PSA będzie jednak na targach reprezentowany przez DS Automobiles, od którego oczekuje się prezentacji flagowego modelu DS9. Samochód ten ma zostać oparty na platformie EMP2, współdzielonej z Peugeot 508. Maruti Suzuki zaprezentowało nową koncepcję elektrycznego crossovera o nazwie Futuro E, która zostanie zaprezentowana na nadchodzących targach motoryzacyjnych od 7 do 12 lutego. Wszystko wskazuje na to, że będzie to elegancki crossover z ostro nakreślonymi kształtami reflektorów LED oraz tylnymi światłami. Zdaniem przedstawicieli firmy ma to być luksusowe połączenie coupe oraz SUV-a. Oczekuje się, że projekt ten podniesie poprzeczkę dotyczącą projektowania samochodów w Indiach. Najprawdopodobniej wersja produkcyjna samochodu oparta o ten koncept będzie napędzana zarówno silnikami spalinowymi, jak i elektrycznym. Auto ma pojawić się w sprzedaży w przyszłym roku. Szef działu projektowego BMW stwierdził, że w ostatnim czasie podoba mu się koncepcja uczynienia nowej szóstki coupe rywalem dla Porsche 911. Byłby to sposób na wskrzeszenie tego modelu w gamie bawarskiego producenta po zastąpieniu go ósemką. Takie dywagacje są dalekie od ostatecznie podjętych decyzji, natomiast sugerują, że marka może pomyśleć o stworzeniu takiego samochodu. Ciężko też wyobrazić sobie, jak taki samochód mógłby wyglądać, dlatego pomocnym może się okazać koncepcja Veyron LE. Podczas tegorocznego salonu samochodowego w Genewie będzie kilku nieobecnych i organizatorzy postanowili w jakiś sposób zrekompensować przyszłym zwiedzającym te braki. Sposobem ma być duży, zadaszony tor testowy, który będzie zlokalizowany w hali numer 7 Centrum Kongresowego PAL Expo. W centralnym punkcie toru ma znajdować się salon VIP, który zaoferuje uczestnikom napoje i potrawy, a jednocześnie będzie przestrzenią, która pozwoli uciec od zgiełku głównych hal wystawienniczych. Na torze pojawi się minimum 48 pojazdów oraz 15 producentów. Uczestnicy będą mogli cieszyć się trzema okrążeniami za kierownicą wybranego samochodu w towarzystwie eksperta z fotela pasażera. Oczekuje się, że atrakcja zostanie użyta około 11 tysięcy razy. Podczas gdy kilka dużych firm ogłosiło, że ze względów finansowych nie weźmie udziału w targach w Genewie, pojawić się na nich ma zamiar startup Aways. To ważne wydarzenie dla niewielkich firm, gdyż daje ogromną ponadprzeciętną możliwość zaprezentowania się w korzystnym świetle. Kolejny chiński producent ogłosił, że będzie wystawcą na międzynarodowych targach i zaprezentuje po raz pierwszy na świecie samochód koncepcyjny o nazwie U-Sixion. Elektryczny SUV ma trafić do sprzedaży w drugim kwartale tego roku, a jego cena rozpoczynać się będzie od 25 tysięcy euro. Auto ma być zatem w tym samym segmencie cenowym co Renault Zoe. Bez wątpienia Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio jest jednym z najszybszych i najbardziej ekscytujących samochodów zmienić, gdyż pojawiła się plotka, jakoby FCA chciałoby wprowadzić do sprzedaży mocniejszą odmianę o nazwie GTA. Miałby to być samochód jeszcze bardziej skoncentrowany na osiągach, konkurujący z BMW M3. Według doniesień włoska marka mogłaby wypuścić nowy model w ramach obchodzenia 110. rocznicy powstania marki. Alfa Romeo Giulia GTA dysponowałaby mocą 620 koni mechanicznych, czyli aż o 120 koni więcej od Giulii Q. Dodatkowo samochód zostałby odchudzony o 20 kg w stosunku do obecnego modelu. Należy się jednak spodziewać, że taki model mógłby zostać wypuszczony jedynie w limitowanej liczbie egzemplarzy. Firma cały czas pracuje dzielnie nad rozwinięciem swojej gamy modelowej, która ma powiększyć się w tym roku również o dwa SUV-y. Jednym z nich miałby być samochód segmentu B, powstający w pełnej kooperacji z koncernem PSA, drugim zaś jest produkcyjna wersja długo wyczekiwanej Alfa Romeo Tonale. Czas pokaże, jakie kroki poczyni Alfa Romeo.
Maserati ogłosiło, że ich nowe, całkowicie elektryczne napędy znajdą się na pokładzie nowej generacji modelu Gran Turismo oraz Gran Cabrio. W tej chwili napęd jest w finalnej fazie testów. Póki co producent zbudował kilka mułów testowych wykorzystujących w 100% nową technologię. Inżynierowie włoskiej marki pracują również nad dźwiękiem, który emitować będą napędzane prądem sportowe samochody. Auta mają wydawać dźwięki podobne do samochodów z silnikami konwencjonalnymi. W oparciu o to, co ostatnio powiedział dyrektor wykonawczy koncernu WAG, wydaje się zupełnie oczywistym, że Bugatti bardzo poważnie myśli o drugim samochodzie, który stojąc w gamie obok Chirona miałby służyć właścicielom również na co dzień. Krążą plotki, że mógłby to być produkcyjny model oparty na koncepcji czterodrzwiowego sedana zapowiedzianego przez koncept Galibier. Kolejny model to kolejna linia produkcyjna oraz spory wkład pracy. Bugatti jest natomiast wyjątkową marką w niemieckim koncernie, która nie wykorzystuje przy tym platform podłogowych z innych modeli z uwagi na wydajność. Co przyniesie przyszłość? Zobaczymy. Firma Roadster Saloon w Illinois specjalizuje się w odnawieniu i delikatnym unowocześnieniu Fiatów 124 Sport Spider. W ostatnim czasie wykonuje również konwersję tych samochodów, zastępując benzynową jednostkę elektrycznym zespołem napędowym. Do tej pory wspomniane modyfikacje polegały na poprawianiu skuteczności hamulców, precyzji układu kierowniczego czy instalowaniu lepszego zawieszenia i podnoszeniu mocy. Zakład planuje przerabiać na elektryki około 20 egzemplarzy rocznie. Klient będzie mógł wybrać między bazowym EV Junior, a wypasionym Spider America EV. Silniki elektryczne dostarczone zostały przez firmę Electric GT, która może pochwalić się elektrycznym Ferrari 308. Droższy wariant Spider America napędzany jest przez dwa silniki współpracujące z pięciobiegową manualną skrzynią. Auto legitymuje się mocą całkowitą równą 200 koni mechanicznych oraz 270 Nm i pierwszą setkę osiąga w zaledwie 6 sekund. Na jednym ładowaniu elektryczny Fiat 124 Spider przejeżdża około 140 km. Za bazowy model trzeba zapłacić aż 344 tysiące złotych, kiedy mocniejszy Ameryka kosztuje aż 535 tysięcy złotych. To dość sporo. Niemiecka firma Sono Motors zamierza niebawem wystartować z produkcją elektrycznego hatchbacka, który energię zdobywa za sprawą energii słonecznej. Firma pojawiła się dosłownie znikąd i w zeszłym roku zaprezentowała swoje plany modelowe. Był to startup mający tradycyjnie problemy z finansowaniem. Znaleziono jednak rozwiązanie w postaci crowdfundingu, umożliwiającego obywatelom całego świata finansowe wsparcie. W ciągu zaledwie 50 dni zebrano aż 53 miliony euro. To wystarczająca suma pieniędzy, by rozpocząć produkcję z Ziona. Póki co firma zebrała aż 13 tysięcy rezerwacji. Z zewnątrz nie wyróżnia się interesującym wyglądem, przypomina kształtem odrobinę polskiego Beskida. Samochód może być ładowany przy użyciu domowego gniazdka oraz miejskich ładowarek. Przy szybkim ładowaniu baterii o pojemności 35,5 kWh naładujemy w pół godziny. Nie należy jednak zapominać o najmocniejszej zalecie tego samochodu, który w słoneczny dzień będzie też ładować się samodzielnie. Jeden dzień na zewnątrz pozwoli na przejechanie około 32 km. Prędkość maksymalna na pełnym naładowaniu wynosi 140 km na godzinę, a pełen zasięg to 250 km. Ceny auta mają startować od 25 tysięcy euro. Firma Cruise, czyli spółka córka General Motors, zaprezentowała swój pierwszy autonomiczny pojazd o nazwie Origin. Ma w przyszłości służyć do świadczenia usług przewozu osób. Prywatne auta spędzają na parkingach większość czasu, co niesie ze sobą wysokie opłaty. Przedstawiciele GM wychodzą z założenia, że kiedy nasz samochód stoi na parkingu, my na nim tracimy, bo nie pracuje. Ich pojazd miałby być w ruchu przez cały czas, pomijając kwestię ładowania akumulatorów. Cruise Origin został zaprezentowany w Kalifornii i o ile w kwestii stylistyki nie ma się nad czym rozpowiadać, to wyposażony jest we wszystko, co powinien posiadać samochód przyszłości. Na pokładzie dysponuje sztuczną inteligencją, połączeniem internetowym oraz elektrycznym napędem. We wnętrzu znajdują się dwie ławki po przeciwległych stronach kabiny. Dzięki modularnej platformie nowsze wersje samochodów będą mogły zostać zainstalowane na miejsce starych, bez konieczności produkowania nowego pojazdu. Korzystanie z rozwiązania będzie możliwe za pośrednictwem aplikacji, jednak przejazd będzie współdzielony. Na polskim rynku debiutuje kolejna hybryda plug-in, czyli tym razem SUV spod znaku Citroena. Chodzi o C5 Aircross PHEV, napędzany 225-konnym zestawem bazującym na jednostce elektrycznej oraz silniku benzynowym 1.6 PureTech. Bateria ma pojemność nieco ponad 13 kWh i może być ładowana z gniazdka. Zgromadzony prąd pozwala na jazdę w trybie w pełni elektrycznym przez maksymalnie 50 km. Sprint do setki trwa tu 8,7 sekundy, a prędkość maksymalna wynosi 225 km na godzinę. Na benzynie oraz jedynie 135 km na godzinę przy wykorzystaniu napędu elektrycznego. Średnie spalanie podawane przez producenta oscyluje w granicach 1,5 litra na 100 km. Topową wersję C5 Aircross kupimy taniej niż bazowego Peugeot 3008, który kosztuje co najmniej 166 500 zł. Za cytrynę zapłacimy natomiast minimalnie 145 000 zł. Dziękujemy Wam za Waszą obecność i zapraszamy do oglądania kolejnego odcinka już jutro rano. Zapraszamy też do słuchania nowego odcinka podcastu Na Luzie,
który już dostępny jest na platformach Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Do zobaczenia również jutro.